Krzysztofie, powiedziałeś nam o największych ciulstwach w Mortal Kombat, ale skoro jesteś taki mądry, to powiedz o najlepszych fatality w Mortalach. Owszem, mam swoje ulubione. Przez lata ograłem wszystkie części Mortala, wykonałem setki fatality i tak, mam swoje ulubione. Nie zawsze są to najbrutalniejsze wykończenia, ale charakterne i po prostu takie, których oglądanie sprawia mi sadystyczną radość. Ponownie, 10 części Mortala po jednym fatalu na część z wyłączeniem serii pobocznych. Ultimate, Unchained i oczywiście DC. Gotowi na pokaz szalonej kreatywności deweloperów pod egidą Eda Boona? To jedziemy! Mortal Kombat. Nie sposób nie przyznać, że wszystkie fatale z jedyneczki to absolutne klasyki, po części dlatego, że były to pierwsze fatale, jakie zobaczyłem na oczy. Dla mnie każde jest kultowe, nawet Cepeliada Liu Kanga, ale moim ulubionym i nie będzie to zbytnio dużym zaskoczeniem, bo jakby mogło być, skoro było tylko 7 kombatantów, więc moim ulubionym jest bezsprzecznie Sub-Zero i jego wyrywanie głowy z kręgosłupem. Gdy pierwszy raz to zobaczyłem, gały mi wyszły z orbit, było brutalnie, dosadnie i krwawo. Dziś może wrażenia już to nie robi, ale gdy tylko poznałem tajemniczą sekwencję wyrywania głowy, używałem jej tak często, jak tylko się dało. Bezsprzeczny klasyk. Mortal Kombat 2. Normalnie, bez żenady, jawnie się przyznaję, że druga część to moja najmniej ulubiona dwuwymiarowa odsłona Mortala. Nie zmienia to jednak faktu, że fatali jest więcej, choć miejscami są dość dziwaczne, a dodatkowe wykończenia były po prostu głupie i nie na miejscu, w brutalnej, jak ja po czterech piwach, serii. Moim ulubionym jest Fatality Jaxa, w który delikwentowi wyrywa obie ręce, pozostawiając go w niemym krzyku Edwarda Muncha. Jax w zasadzie nie zabija, bo przeciwnik nawet nie upada, pewnie wraca do domu bez rąk i myśli, no cóż, przegrałem, ale fapnę sobie sesyjkę na RedTube i tutaj ząk. Głęboko zarysowany dramat ludzki w tym jednym wykończeniu, zdawałoby się, jakiejś tam gry z lat 90. Mortal Kombat 3. W najbardziej ciulowatych fatality w części trzeciej zaszczyt ten przypadł Shivie, ale zarazem ta postać ma też moje ulubione fatality, czyli obdzieranie ze skóry. Shiva łapie delikwenta jednym ruchem czterech łap, pokazuje jego bogate wnętrze. Co ciekawe, Shiva nie jest moją ulubioną postacią z Mortala Trójki, ale jej fatality do dziś robi na mnie spore wrażenie. Mortal Kombat 4. Czwóreczka przeniosła fighterów w trzeci wymiar. Miało to i dobre, i złe strony. Nowy Mortal podzielił graczy. Jednym się podobało, innym mniej. Mnie osobiście się podobało, ale przejście w 3D zrobiono za wcześnie. Fatality robiły też mniejsze wrażenia i stały się mniej, nawet to realistyczne, z braku lepszego słowa. Moim ulubionym w tejże części jest egzekucja Quan Chi, w którym bezceremonialnie odrywa nogę delikwentowi jakutko kurczaka, a następnie okłada nim upadłego jednonogiego nieszczęśnika. Jest w tym fatality coś złego, dlatego jest moim ulubionym. Mortal Kombat Deadly Alliance. Deadly Alliance jak dla mnie powinno być pierwszym Mortalem przeniesionym do trójwymiaru. Nowa konsola pozwoliła godnie reprezentować smoczą serię, a postacie przynajmniej wreszcie wyglądają na wojowników Mortala, a nie przypadkowy zlepek nieociosanych brył cementu. Tutaj zdecydowanie wygrywa Sub-Zero, który zachodzi przeciwnika od tylca, a następnie łapie za szkielet w odcinku lędźwiowym i wyciąga cały szkielet, pozostawiając skórzany wór na ziemi. Wiem, że to głupie trochę, ale goddammit, cały szkielet wyciąga jednym ruchem. Chciałbym umieć tak patroszyć karpia. Mortal Kombat Deception. Deception było logicznym przedłużeniem serii po Deadly Alliance. Nie za wiele zmieniono, choć nie postarano się z wojownikami. Ta część to zdecydowanie najgorszy wybór wojowników w serii. Kiepy pokroju kobry to dziś niechlubna ikona Deception. Dobrze, że chociaż przywrócono dwa fatality, więc można było sobie wybrać, które się bardziej lubi. W tej części wybrałem Goro, ten potężny czteroręki wojownik doskonale wie, jak robić użytek ze swoich kończyn. I nie mam tu na myśli szalonej nocy z Pornhubem w wersji premium na cztery ręce. Bierze nieszczęśnika za ręce i nogi i rozrywa jednym zdecydowanym szarpnięciem. Proste, ale fajne i korzystające z atutów postaci. Lubię. Mortal Kombat Armageddon. Co? Dalej. No dobra. Jeśli mam wybrać jedno z custom fatality, to chyba najlepsze jest wyrywanie czachy z kręgosłupem, jak to robił dawno, dawno temu Sub-Zero. Nie to, że lubię to wykończenie, bo jest całkowicie nijakie, ale jakoś chyba najlepiej wygląda. Ogólnie Armageddon to gniot. I tyle. Mortal Kombat 9.
Dziewiąta odsłona to powrót na właściwe tory. Świetny Mortal nowej generacji z przemyślanymi i wyjątkowo obrzydliwymi Fatality. Jest tutaj tyle dobra, że ciężko mi wybrać jedno z moich ulubionych, bo designerzy wyjątkowo się przyłożyli do animacji zadawania śmierci bliźnim na przeróżne sposoby. Mogąc wybrać jedno, wybieram wykończenie Kang Lao, który rzuca kapelusz na ziemię, zamieniając go w ostrze piły, a następnie chwyta za nogi i poczynając od wora, rozcina nieszczęśnika na pół, a potem podnosi dwa krwawe ochłapy. Obrzydliwe i genialne. Mortal Kombat 10. Kolejna odsłona, tym razem na konsolę nowej generacji. Lepsza grafika, jeszcze realniejsze Fatality. Twórcy stanęli na głowie, wymyślając brutalne i krwawe wykończenia. Podobnie jak w dziewiątce, ciężko wybrać jeden najlepszy, bo jest ich za wiele. Ale gdybym miał się zdecydować, mój wybór padłby już na absolutnego klasyka, czyli Skorpiona, który najpierw wali fireballem w bebech, wytapiając dziurę, przez którą widać dyndające serce, a następnie mieczem ucina twarz, wydobywając na wierzch mózg i kawałek drgającego języka. Czysta magia. Mortal Kombat 11. Od trzech części trudno mi wybrać faworyta. Tym razem nie będzie inaczej. Ponownie kreatywność deweloperów w zadawaniu bólu jest godna podziwu. Sadystyczne Fatality pokazane w fantastyczny i realistyczny sposób to niewątpliwe atuty jedenastki. Które najbardziej lubię? Będzie to nowa postać w Mortalu, Geras, wielki sukinsyn, który najpierw przykleja przeciwnika do tafli czegoś, a następnie zrywa skórę, odsłaniając mięśnie, szkielet i bebechy. Fajne i bolesne. A jakie jest twoje ulubione Fatality w Mortalu? Podziel się swoim wyborem w komentarzu.